Z rozpoznawalnością przyszłej posłanki póki co ciężko. Nie kojarzę pani. Nie. To Marta Kubiak. Nie. Sprawiedliwość. Nie. Jeszcze raz ją widzę. Nie. Marta Kubiak, nowa posłanka. Z okręgu Pilskiego. Obejmie mandat po Krzysztofie Łapińskim, który w tym tygodniu ma objąć z kolei stanowisko rzecznika prezydenta oraz dyrektora biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Objęcie przez niego tych funkcji będzie wiązało się z koniecznością złożenia mandatu poselskiego. Nie wiemy, jak na te wieści zareagowała przyszła posłanka. Dziś uparcie nie odbierała telefonu. Jej partyjny kolega zastanawia się, w jakiej komisji mogłaby zasiąść Marta Kubiak. Ważna jest także kwestia tego, gdzie wolne są miejsca, ale z tego co pamiętam, pan poseł Łapiński pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, więc być może miejsce po nim mogłaby objąć pani Marta. Która ma także doświadczenie samorządowe. Zasiada w Radzie Powiatu Pilskiego, rocznik 85. Z wykształcenia politolog. Zaczęła pracę w biurze naszym w Pile. No i wystartowała, dobry wynik uzyskała do Rady Powiatu. Była także asystentką posła Maksa Kraczkowskiego, który także zrezygnował z mandatu poselskiego, po tym jak w lipcu 2016 roku został wicedyrektorem banku PKO BP. Marta Kubiak od 2016 roku pełni funkcję kierownika powiatowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyborach do Sejmu w 2015 roku startowała z czwartej pozycji, zdobywając 4816 głosów. Jaką posłanką okaże się pani, to czas pokaże. No nie mamy dobrych doświadczeń lokalnie i myślę, że niestety też tak będzie, jeżeli chodzi o skuteczność na tej państwowej niwie. Bo zdaniem opozycji posłowie powinni dbać o okręg, z którego zostali wybrani przez wyborców. Poseł Błażej Parda, który dotychczas był najmłodszym posłem z okręgu, także nie jest tym zachwycony. W przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych nie ma mowy o tym, że ktoś za kogoś wskakuje, tylko po prostu musi od nowa wywalczyć, zapracować na dobry wynik i wtedy może te osoby, które tak prędko uciekają tu czy tu, zastanowiłyby się dwukrotnie, czy im się to rzeczywiście opłaca. Marta Kubiak, przejmując mandat posła, będzie musiała zrzec się mandatu radnej na jej miejsce w Radzie. Mandat uzyskuje osoba, która kolejno na liście uzyskała największą liczbę głosów i według protokołu głosowania najwięcej głosów ważnych uzyskała pani Kufel Jolanta. Jeśli się nie zgodzi, mandat przypadnie kandydatowi z trzecim wynikiem, czyli Apolinaremu Teleżyńskiemu.